Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w 19 odcinku serii Zagrajmy w Risen. Moi drodzy, myślę, że powinniśmy troszeczkę pokorzystać i musimy też rozprowadzić ziele, prawda? Także to też wypadałoby zrobić. Get out! Yeah, bye bye. Dobra, sprawdzam sobie tylko, co tutaj można znaleźć. Get out! Ale yeah, widzę, bye że bye. Oni bardzo mnie nie lubią. Yeah, bye bye. Yeah, get out of here. Okej, tutaj ktoś jest, więc chyba mnie stąd nie wyrzucą. Wygląda, że nie. Mamy starą biblioteczkę. Here, about scrolls and ingredients. Preparing a telekinesis scroll requires wing dust. Okej, to się może nam przydać. Kufer ze skarbem. Czy ktoś mnie tu widzi? Nie mam pojęcia. Dobra, już oczywiście zepsułam. Na samym początku. Okej. Naprawiłam się troszeczkę. Mamy stworzenie iluzji i parę śmieci. Sprawdzamy dalej pulpity. Mądrość plus 3. To jest Rufus. Hey, recruit. What are you doing here? I'm looking for a book. Any book in particular? It's called Wisdom in Combat. The monastery is supposed to have a copy. O, no mam ją. You like reading? Yes, I read a lot. And write a lot. You write books? Books, no. Scrolls. I make sure the order always has enough healing scrolls. I spend most of my time doing that, actually. In the writing chamber. Oh, and I also train and practice with the crossbow. The crossbow? We don't use them in warfare. But the truth is, I'm damn good at it. And I enjoy it. Are you good enough to train me? You don't hold back, do you? But yes, I can train you. Okay. What can you teach me? Kusza i siła. No dobra. Here, a copy of Wisdom in Combat. Hey, you got it. I certainly did. Seek and ye shall find. Excellent. I owe you a favor. Mhm. Wiecie, nie chciałam wspominać, że mam to z cmentarza, bo w teorii nie powinniśmy tam w ogóle wchodzić. Dobra, tutaj warto pociągnąć za te dźwignie. Co robi druga? A, drugiej nie mogę kliknąć. Dobra. Właśnie kojarzę, że tutaj w klasztorze było sporo takich tajnych przejść. Okej. Okay. Yes. Tu poszło prosto. Jest jakiś kryształ. I jest też klucz. Jest to runiczne. Nie umiemy pisać zwoi. Ale to nic. Tego kryształu mogłam użyć przez chwilę. Mi się podświetlał. Dobra, jest pulpit. Może się czegoś dowiemy. Mądrość plus 3. To się pewnie jakoś otwiera. A to wyglądało, jakbym mogła tu wleźć. Oho, już wiem. Spróbujmy w to strzelić. No dobra, nic tutaj nie ma akurat, żeby mnie zabiło czy coś. Ale mamy parę rzeczy. Widzę, że wszystko jest pozamykane. Ja się nałamię wytrychów. Ja nie wiem nawet, ile ich mam. Szybkość, żart. Otwieranie zamków by się nam na pewno jakieś tam przydało. Dobra, mam 33 wytrychy, to może jednak nie będę, wiecie, przesadzać. Chociaż nie powiem, szczęścia raczej nie mam do skrzynek. Kość, słaba mikstura, bełt, strzała, zardzewiały miecz i trochę sztuk złota. No, nic szczególnego moim zdaniem, ale dobra. Tutaj nie przejdę, przynajmniej nie tędy.
No to sprawdźmy dalej. Tędy przyszłam, prawda? Jak najbardziej. Jest ławka, na której mogę usiąść. O kurde. Jakaś świątynia. Taka podziemna. Jak to niemożliwe? Podniosłam jakąś książkę, czy mi się wydawało? O magii runicznej. To bogowie obdarzyli ludzi magią, a ludzie zaczęli rzucać czary i zostali magami. Aby przekazać moc, stworzyli runy i przechowywali w nich magię. Ale zdecydowali się ukryć tę wiedzę przed innymi. Tak rzekł bowiem mistrz, era ludzi jest, była i będzie niszczona przez wojnę. Potęga magii nie może być dostępna dla wszystkich. Postanowili więc ochronić ludzkość przed magią, zapieczętowali kamienie runiczne ochronnymi symbolami. Zachowali wiedzę potrzebną, aby złamać pieczęcie i przekazywali ją jedynie swoim uczniom. That's impossible. Ten obraz mnie zaciekawił. Okej. Kryształowa kula lewitacji. Podejrzewam, że mi się przyda. Oh my god, znowu to robię. Przynajmniej... O Boże, co ja zrobiłam? Fuck! Powinnam grę sobie wczytać. Magiczna ochrona. The mage places himself in a floating state. He moves only with the power of his mind. As long as he concentrates, heights can also be overcome. However, this requires more concentration. Dobra, podejrzewam, że mi się ta kula przyda, skoro tutaj jest. No, przyda się, żeby zejść chyba na dół bezpiecznie. Bo tak to podejrzewam, że zginę. Stół alchemiczny. Na razie nie skorzystam, bo... Chociaż nie, umiemy w pierwszy stopień alchemii. Ale wymaga ode mnie jedyny przepis, który mam aż drugiego poziomu. Dobrze mi się wydaje, że jak zeskoczę, to umrę? Nie, nie umarłam. Okej, okay, widzę, że bardzo interesujące miejsce. Znowu mądrość plus 3. Powiem wam, że się w ogóle nie nastawiałam na tego typu miejsce dzisiaj. Dobra, zacznijmy jeszcze raz. Dobra. Okej. There. Mamy to. Mogłabym się wczytywać, ale to byśmy stracili niepotrzebnie trochę czasu, moim zdaniem. Kolejna książka. Kryształowa kula otwierania zamków. Any mechanical lock can be opened by the will of the mage, regardless of how complicated they are. Czy mogłam sobie skorzystać tutaj? Podejrzewam, że... That's impossible. Ta, no. Tak naprawdę to miejsce jest po to, żeby nas nauczyć trochę co nieco, wydaje mi się. Kolejna mądrość. Ja się tylko boję, że trafimy gdzieś na jakieś szkielety. A nie powiem, bardzo bym nie chciała dostać w łeb. Myślę, że zaraz sobie pokorzystamy z kuli otwierania zamków. Tutaj były wyżej jeszcze te drzwi, no nie? Co nie mogłam otworzyć? Te dokładnie. Ja weszłam tutaj. To jeszcze najpierw pójdę tu. Tu jest jakaś kolejna kula. Kula telekinezy.
telekinesis. The power of thought can move matter, allowing a mage to move objects towards them from a great distance. Switches and levers which are far away can also be activated. That's something to know. Tu jest, widzę, że przejście dla łazika. Myślę, że zaraz skorzystamy. Okej, okay, tutaj też możemy skorzystać z tego, co widzę. No i tak jak myślałam, to jest przejście, które znamy. Dobra, to chodźmy po to do otwierania zamku w tą kulę. Skorzystamy sobie z niej w dwóch miejscach. A tak w ogóle, to jeszcze tutaj bym zerkła. Tu jest jeszcze z magiczną barierą. Dobra, fajne miejsce, naprawdę podoba mi się. Co my tu mamy? Jest kolejne przejście dla łazika. Czy to oznacza, że gdzieś tutaj jest czar, który mnie w łazika właśnie przemieni? Bardzo możliwe. Może za tą magiczną barierą? Magiczną ochronę zebrałam, ale chyba powinnam użyć do tego telekinezy. W sumie możemy wziąć sobie telekinezę i sprawdzić, czy coś tu jeszcze jest. Dla mnie nie ma. Tu możemy pociągnąć? Nie możemy? Ale tu możemy. O kurde. Tak jak myślałam, będzie szkielet w pewnym momencie. Dobra, widzę, że nie ma tragedii. Dobra, jeszcze tak z cios. Powinien wystarczyć, nie? Kurde. Okej, 100 expa jest za takiego szkieleta. Dobra. Kolejne rzeczy. Kolejny kufer. Powiem tak. Mam wytrychy, więc sobie z nich skorzystam. Szczególnie, że akurat mi tutaj siadło. Pochodnia, wytrychy, telekineza. Kryształ pocisków. O kurczę, no, to nieźle. Pytanie, jak otworzyć pozostałe miejsca. Tu nie ma gdzieś jakiegoś przycisku, który by to otwierał? Chyba, że to... Chyba, że musimy łazika użyć w tym wypadku, w obydwóch tak jakby tych przypadkach. Tam na górę chyba by się wypadało wlecieć, nie? No i tutaj też. Okej. To spróbujmy. Myślę, że nie bez powodu nam to dali.
O Jezu, nie tak. Fuck my life. Nie o to mi chodziło kompletnie. Także jeszcze raz. Nie myślałam, że też od razu będę lewitować, nie? Ale podejrzewam, że właśnie o to chodziło. O. Super. Kula polifor... Co? Polimorfi. Czyli łazik. The Nautilus spell produces a shell of energy that rolls around the mage casting. The mage transforms, shrinking so they may enter small spaces. That could come in handy. Może nawet wiedzieliśmy, gdzie możemy tego użyć. Te obrazy też są takie, no... Jest kolejny kufer. Tym razem wyjątkowo tak po prostu był otwarty. Tu możemy użyć kuli. No tak. Super. A tutaj wydaje mi się, że byliśmy. Jak najbardziej, kula telekinezy. Tu się jeszcze... Tu można było gdzieś indziej jeszcze tego łazika użyć. To było pierwsze miejsce. A drugie... Nie wiem, gdzie było drugie, ale jeszcze raz użyjemy sobie zwoju lewitacji. Bo chcę się dostać na drugą stronę jeszcze. Konkretniej tutaj. Ach, tutaj już byliśmy, okej. No dobrze. Tutaj była ta kula też właśnie tej lewitacji, nie? Tak jest. A gdzie to było drugie przejście tym łazikiem? Kojarzycie może? Nie przypadkiem niżej było? No to by było troszeczkę bez sensu. Tu jest jeszcze coś, wypadałoby to... zniszczyć, żeby się tam dostać do środka. No i te ciągutki, kurczę, no. Nic się nie dzieje, otworzyła się tylko jedna komora. A co z pozostałymi dwiema? Się pulpit zaznacza, tak. Ta powinna w teorii działać, ale nie działa. Drugie przejście łazikiem. Chryste, no gdzie to było? Widziałam gdzieś drugie. Nie wiem, doznałam zaćmienia mózgu. Nie tu? Tutaj było. Tylko, że ja tym łazikiem... Nie no, w teorii tym łazikiem to powinnam tutaj dojść, nie? Także spróbujemy jeszcze. Bo nie chcę zużywać mojego łazika z tego. Dobra. Ze zwoju. Dobra. I teraz to było tak. Idziemy sobie tędy. Ach, to się tak nie da. Dobra.
Zresztą chyba źle polazłam. Bo to nie było tutaj. Zaraz. To było tu. Okej, to użyjemy mojego łazika. Gdzie te zwoje? Mam akurat dwa. Myślałam, że to będzie trwało dłużej. Okej, jest też kuferek. Puste zwoje mamy. To się może przydać. A te drzwi gdzie mnie wyprowadzą? A, no właśnie, koło Abraxa. Tak mi się kojarzyło, tylko ja bym tam jeszcze wróciła do tego miejsca, wiecie? Mistrz Abrax. Aha, bo to trzeba otworzyć. Mhm. To i tak muszę wrócić łazikiem. Ah, here it says the illusion spell. Aha. The necessary component is the tusk of a boar. Okej, a czy ja mam coś na magiczne bariery? Magiczne światło, szybkość, przemiana, magiczna ochrona. Nie wydaje mi się. Ale i tak musimy wrócić sobie. Teraz, bo nie wyjdę tą stroną, bo nie mamy otwarte. Dobra. To teraz tak, przejrzyjmy się, czy wszystko na pewno ogarnęłam. Tutaj weszliśmy do tej komnaty. I tu była kula lewitacji. Tu było to przejście, gdzie właśnie wracamy. Tą telekinezę bym jeszcze sobie wzięła. I pochodziłabym z nią. To już klikałam. Ładny. No. Okej, to zebrałam, więc pokorzystajmy sobie jeszcze. Ogólnie to może wam poopowiadam co nieco, jak mi minął mi weekend i tak dalej. No ogólnie myślę, że całkiem spoko. W ogóle mieliśmy się dzisiaj zajmować w Rizenie, no, zbieraniem, jakby rozprzestrzenianiem tego zioła, a widzę, że łazimy i kombinujemy. Kurde, ta magiczna bariera tam mnie bardzo niepokoi. O, przemiana w łodzika. To się akurat przyda. Moment. Zabieramy. Wezmę sobie jeszcze moją, żeby sprawdzić. Czy tutaj czegoś nie ma, ale nie ma. Te dwa miejsca mnie niepokoją. To i to. Czemu te drzwi się nie otwierają? Może to jest sprawa jakaś tam przyszłościowa. No i ta magiczna bariera, nie? To raczej mi nic nie da. Nie, odbija się od niej wszystko. Może się dowiemy z czasem, o co chodzi. Na razie, moi drodzy, wracamy stąd. Tutaj już nic. Wszędzie wszystko raczej zgarnięte. Spoko. No, no to a propos tego, jak mi minął ogólnie czas, no to naprawdę... Och, ten weekend był taki bardzo intensywny, powiem wam. Byliśmy z Damianem na zakupach. Miałam sobie kupić rzeczy na studia, ale w ogóle do tych zakupów się nie przygotowałam i większości rzeczy, które chciałam, to nie kupiłam. Ostatecznie zamówiłam przez Empik. Także na naprawdę świetnie. Stop there. No admittance.
Dobra, komendant mnie tutaj zatrzymał. Halt! There's no admittance to the temple area. Okej, nigdzie nie mogę wejść. No, więc ogólnie też jeszcze sprzątałam sobie w biurku i w komodzie obok, żeby przygotować ją na nadchodzące dokumenty i w ogóle przedmioty. I am Master Ignatius. And you are... You have completed your basic training, but there are still challenges ahead of you. Does that mean you want to set me a test? It means I wish to show you something. Okej, co ty chcesz mi pokazać? Myślałam, że mi chcesz spuścić lanie. Zobaczmy. Nie wiem, prowadzi mnie do tego miejsca, gdzie jest, jakby ten gościu te zwoje robił? To byliśmy tutaj, nie? Ale na to wychodzi. What plans do you have for me? This is the library. These books contain much wisdom. Once you have read these books and learned the ritual that opens the door to the convocation, then we will talk again. Do zgromadzenia. I've read all the books. Yes, I see the truth in your eyes. You have gained the knowledge you seek, but there is one more step. To join the convocation, you must first obtain a crystal. No dobra. What sort of crystal? For now, a fire crystal should suffice. I sent the novice Nathan to the ruins outside the monastery with just such a crystal. However, he has not returned. Find him, and you will find the crystal. So Nathan went to these ruins with a powerful magical crystal and disappeared. And you want me to go into these ruins without a crystal? Precisely. Well, I'm glad we got that clear. I have some questions. Questions are food for the mind. Okay. Can you tell me about the power of crystals? Crystal magic is the oldest form of magic. It is highly developed. What can you teach me about scrolls? Scrolls are a way of binding magic. Anyone can use them, but once they have been incanted, the scroll loses its properties and reverts to mere paper. If you wish to know more, talk to Master Illuma. What can you tell me about runes? Runes? Runes are a versatile form of sorcery. The knowledge of how to create runes has been lost, but we can still use them if we open up our spirit. Here to find out about the main gate. I need to know when it will be opened. I heard you're in charge of it. Plain speech is useful. But some may consider it rude. No matter. Master Pallas will open the gate for you. Naprawdę? Is there nothing else you can tell me about runes? First you must acquire a crystal and learn to master it. We shall deal with runes later. Okej, czyli ja tak naprawdę mogę już stąd wyjść. Ale tylko na chwilę, tylko po ten kryształ. Kryształ ognia. My znaleźliśmy kryształ, ale kryształ... pocisków. Jeszcze jest kryształ lodu w tej grze. No ale widzę, że na razie poprzestaniemy sobie na tym. Ruiny niedaleko tego. To chyba wiem nawet gdzie. Dobra, ale zajmijmy się trochę też innymi zadaniami. Tu jest Cyrus. On też powinien mieć dla mnie jakiegoś questa. Mogę otworzyć. It worked. Nie wiem, ktoś tu zbiega za mną? Chyba nie. Okej, jeszcze raz. Dobra, to byłoby za proste, jakbym nie połamała tych wytrychów. Trochę rzeczy tutaj znalazłam. A może my wyjdziemy w tym miejscu, co myślę?
jak tutaj pochodzę sobie. Możliwe. Fajnie, że z nim w ogóle jeszcze nie pogadałam, ale już tu robię rozpierdziel i wszystko rozkradam. Tu nic nie zrobimy. Weźmy telekinezę, może na wszelki wypadek. Nie. Dobra, no niestety nie. No, to nie będzie takie proste. Okej. Kolejna telekineza. No, ale w ogóle jeżeli chodzi o to właśnie co u mnie, to sprzątałam w domu przez weekend. Jeszcze się muszę wziąć za gotowanie teraz w mieszkaniu. O, tutaj mogę wejść. Ojejku, widziałam mapę przez chwilę. Ale tu nic nie ma. To co, może pogadamy z mistrzem? You. Yes, you. I've got a job for you. Tell Severin to send the next delivery. Got that? Severin? Who's he? Severin runs the artifact collection camp at a place known as Tilda's Farm. It's on the way from here to Harbour Town. Tell Severin to send the next batch of crates up here. I'll find Severin. If Severin has identified any special artifacts, he should give them to you. You bring them to me immediately. Okay. Will Severin just give me these objects? Why shouldn't he? He doesn't know who I am. Perhaps you want a password to give him. The blackbird sang gently in the night. Beware a squirrel in your underrobes, something like that. That might work. Right. Tell him this. If you don't send the artifacts, I'll rip your head off. How about that? That sounds clear enough. What is it you do here? I am in charge of the artifacts. I see everything our recruits bring out of the ruins. Everything. These are the key. The key to finding out why the ruins rose up from nowhere, to explaining the storms. It's important work. Any magical items must be brought here. They must be processed. And if I go, will you give me a magical item? No. Not even a little one? Why should I give something to you? You've done nothing for me. What's in those chests? Silver and gold, jewelry, junk. Nothing significant. Can I have some of the gold and silver junk? No, it belongs to the Order. There are those who value junk, and we may need to bend such superficial greed to our purpose. Yes, we couldn't have anyone's superficial greed being satisfied without authorization. Could we make a deal? A deal? Finish your tests first. You are too easily distracted from them. I can't leave the monastery. Well, you better make sure you can. Dobra, czyli Cyrus ma w dupie moje wszystkie tłumaczenia. Okej, okay, no dobrze. Ja mam pytanie za milion punktów. Jak się dostać do tego Abraxa? Normalną drogą, stroną. Bardzo dobre pytanie. Stop. Może mi podpowiecie potem w komentarzu. Na razie nie wiem. Chodźmy może spróbować jeszcze porozmawiać tutaj z Iluminarem właśnie. What's this? Are you a new student? That's right. Good. We are in great need of new minds. I am searching for all the masters, so I can pass their tests. Good. Then let's not waste any more time. Your training will begin immediately. I am Master Illuma. I teach the high art of creating scrolls. I educate. The question is, are you ready to be educated? What must I do? Look at the bookstands in this room. They contain the principles of creating scrolls. Read and absorb. Read and absorb. Once you have read and absorbed these books, seek me out. No dobra, no to w takim razie przejrzyjmy sobie te rzeczy. The rune table. The rune table is a powerful tool. Blah, 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 blah. Here's something. To prepare the rune table,
place the desired rune in the table. There, that's it. Okay. Scroll preparation. The scroll maker prepares himself mentally, then places the ingredients, the blank roll of parchment, and the quill alongside the prepared rune table. Copy the rune, noting all strokes and details made by the rune maker. The rune table is the secret then. Dobra, czy ja gdzieś znajdę pióro? Tu jest jakiś typek, z którym mogę pogadać. Może mam gęsie pióro? Znaczy, bardzo wątpię, no ale może mam. O! This text is about magic spells. O magii kryształów jeszcze nie czytaliśmy książki. Magiczna moc kryształów jest potężniejsza niż innych środków magicznych. Pojedynczy czar można skupić w krysztale tak samo jak dołącza się go do runy. Na razie udało nam się skupić w ten sposób trzy różne zaklęcia. Ognistą kulę, lodową lancę oraz magiczny pocisk. Dzięki intensywnym badaniom nad kryształami mag może wykorzystać własne doświadczenie do wzmocnienia zamkniętego w krysztale zaklęcia. Im więcej mag wie o kryształach i im bardziej jest doświadczony, tym potężniejsze jest zaklęcie. Warto więc, aby mag skupiał się na krysztale i zwiększał jego maksymalną moc. Okej, okay, agenciego pióra nie mam, prawda? Master, I have learned the principles. Have you indeed? Then you won't mind a couple of little questions. How do you prepare a rune table? By inserting the rune stone. What materials are needed for a scroll? A prepared rune table, a blank roll of parchment, a quill, and the ingredients. Good. You have learned. May I take the test? Once you are ready. The test requires you to create a scroll and you must do it on your own. You may take the test once you are able to do that. Will you give me a quill? Alas, part of your task is to obtain the components you will need. Obtaining the components is a skill as important as the scroll making itself. Perhaps the other students will help you. Okay. Can I take the test now? No. First, you must expand your theoretical knowledge. Sounds easy enough. Don't be hasty. Theory forms the foundation of all research. You would do well to absorb all knowledge and to memorize it. Dobra, potrzebujemy pióra, więc może... How do you write scrolls? Nie będziemy o tym na razie rozmawiać. Innych studentów, tak? I really need a quill. Of course. I have a spare. But good quills are rare. I must request a great deal of coin in return. I thought you were just interested in enlightenment. Yes, and I have been enlightened by the knowledge that rare objects equal much gold. 250. Would you care for some brugelweed? The path to enlightenment through that is but fleeting. Czy tutaj ktoś nie handlował, że mogłabym sobie pióro wziąć? Kupić? Przypadkiem? What is it? Nie wiem, ale na razie może ten temat zostawimy w spokoju. Czy do mistrza Abraxa się nie wchodzi właśnie przypadkiem tędy? Wchodzi się, tylko ja nie wiem, jak to otworzyć. Po tamtej stronie też nic nie było. O. Czy to było jakieś przestępstwo? Nie mam pojęcia. Zaraz musimy kończyć odcinek w sumie. You taken over from Hemlar, have you? Okay, I'll take one. How much? Just 50 gold coins. Good to see Brugel selling for a reasonable price. Brugel is my only vice, and Hemlar, that swindler, made me pay through the nose for it. Mhm. Może zróbmy tam. Now I'm here. Can I leave the monastery? Yes, from time to time. But believe me,
You're safer in here. So how do I leave the monastery? Master Pallas opens the gate, but he'll only do that once Master Ignatius considers you worthy. Master Ignatius, huh? Caleb told me about him. You'll meet him soon enough. Już go znam. Do you want to buy some Bruegel? Have you got some? After all that business with Hemlar, I thought the supply would have dried up. Here. It's very smooth. I don't know which I prefer. Smoking or drinking. Both agree with me. So I'll do both. Okay. Do you have a quill or any parchment? Of course. Check in with me every now and then. Blank scrolls always sell well. And if you need a quill, I have one in stock. Thanks. That could be handy. Master Illumar's test, huh? You know what? I'll give you the quill for free. Thanks. Just make sure you buy the parchment from me, okay? Okay, w porządku. Do you fancy a Bruegel smoke? What? Are you taking over Hemler's business now? I'm trying to draw the killer's attention. Ah, I see. Yes, I will take a Bruegel smoke. Here's your gold. Wiecie co, to może pójdziemy jeszcze dokończyć właśnie tą lekcję u mistrza Illuminara, co nie? Jak już mam gęsie pióro, pergaminy puste powinnam mieć, z tego co pamiętam. What is my assignment, Master Illuma? You already know that every spell has its magical ingredient. So you want me to... Do not interrupt. You will learn the ingredients for every spell for the first runic seal. That is your task. Find me when you have done that. Mm-hmm. How do I learn about these spell ingredients? Through study. You will find the knowledge you need in books and in the minds of other students. If you help them, I dare say they will be inclined to help you. What are the spells of the first runic seal? There are six spells based on the power of the runes. Magic light and light healing are basic spells for any mage. Telekinesis and transformation into the Nautilus are the most powerful spells. And there is also illusion and jest. Did you say jest? Indeed. You will learn the effect of this spell in due course. For now, concentrate on learning the spell components. Mm-hmm. I know the ingredient for the illusion spell. And that would be? The tusk of a boar. I know the ingredient for the telekinesis spell. Go on. You need wing dust. Correct. Very good. Okej, czyli musimy jeszcze tutaj się dowiedzieć dużo. Tu jest Jervis, z którym możemy pogadać. Więc myślę, że to już w kolejnym odcinku zrobimy. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla Was ten film i w kolejnym się zajmiemy właśnie tym zadaniem dla mistrza Illuminara. Illuminar? Illumar? Illumar się nazywał, nie? Illumar, tak. Fajnie by się było dostać do Abraxa. Tylko ja do końca nie wiem właśnie którędy i jak, także możecie mi dać znać. W sumie mogłam z nim pogadać, a nie go zostawiać tam i teraz będę musiała znowu łodzika użyć, żeby tam wejść. Także no niestety moja głupota pewnie. Dobra, dzięki Wam serdeczne. Nie będę już marnować dłużej czasu na swoje gadanie bez sensu. Dzięki Wam i cześć!